Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Z jakiegoś czasu, grając sobie batelki na CSGO skinsie, możemy zdobywać sobie takie specjalne tokeny. Niezależnie od tego, czy bitwy wygrywamy, czy przegrywamy, to te tokeny oczywiście mamy szansę zdobyć i za nie możemy sobie kupić różne tutaj skiny. No ja mam ponad tutaj no prawie 1,5 miliona tych tokenów i jako iż, no że tak powiem, budżet został nadszerpnięty mocno, to sobie tutaj dzisiaj zafunduję takiego Bayonetta Tiger Tooth'a do tego tutaj na Wajka. No zakupy robimy dzisiaj spore. Aha, czyli ja mogłem po prostu dwa takie kupić? Okej, dobra, w ten sposób. To jednak tutaj troszkę, że tak powiem, no w akcji się trochę zakręciłem, tak? Jeszcze jedną tę kosę to możemy kupić. 18 koła tokenów, to możemy jeszcze sobie tego Glocka żywiołek wody kupić. I 5600 udało nam się uzbierać. Sprzedajmy to i dzięki temu mamy pęgę na dzisiejszy opening. Witam bardzo serdecznie oczywiście. Co tu się dzieje? No widzę taką bitwę, stary. No po prostu muszę kliknąć, tak? Mamy oczywiście lovely case na trybie Jester. Zobaczmy, pierwsze otwarcie, jest to bitwa underdog, warto o tym wspomnieć, bo póki co pierwsze otwarcie, no bardzo sympatycznie daje, tak? W sensie, no dla mnie nie daje, a to chodzi w trybie oczywiście underdog. Przypomnę ci oczywiście o konkursie na skinach. Chcesz wygrać, no to oczywiście sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem. Oj, tutaj to 50, co to za 50, halo, czemu ono mi tak nadrobiło? No te berety 44, no dobra, ale tutaj Emil musi coś dropnąć, żeby tutaj wujek miał szansę jakkolwiek to ugrać. Okej, okay, jest P90 również tam, więc zajebiście. Konkurs na skinę. Chcesz wygrać, są złone łapy w górę pod filmem, komentarzach oczywiście napisz na Discorda, dołącz, no i oczywiście użyj kodu CROXY, więc jest go skinić, jak oczywiście są pełnoletnim jesteś. Logujesz się wtedy z linku z opisu, bądź klikasz oczywiście magiczny zielony plusik, no i oczywiście tutaj kodzik CROXY. Przez 2x sobie wpisujesz 10% więcej, otrzymujesz wtedy do wpłaty, no i oczywiście skrzynieczka na start za free dla nowych użytkowników, więc polecam serdecznie oczywiście skorzystać, a my tutaj dusimy oponentów, tak? Najdroższy tutaj item, jak jest w tej skrzyni, Glock Dragon Tattoo, to 500 zł nawet, no tutaj ten Kill Confert, o, Emilii trafiła tego Glocka, okej, okay, ej, fantastycznie, zobacz, ta bitwa, powiem wam tak, sam chyba bym nie wpadł na stworzenie takiej bitwy. No tutaj gościu, no chyba, no zadeklarował, wydaje mi się dosyć jasno, co on tutaj sądzi o tej bitwie. No patrz, 4800, no powiem tak, no sam nigdy bym w życiu takiej bitwy nie zrobił, ale no tutaj dziękuję bardzo serdecznie mojemu tutaj przeciwnikowi, który no taką bitwę zafundował tutaj i no bardzo ładnie tutaj mój budżet naprawił. Mamy może tutaj, biska jest dawno, w sumie nie otwierałem tej skrzynki procentowej z tym Good Knife'em, to rzućmy może Luxuriosa na buście, żeby sobie był na końcu, no i robimy taką bitwę. 3600, taki Good Knife najdroższy, 1900 nawet kosztuje, jest to skrzynia 4%, przepraszam bardzo, nie 3, tylko 4, zapomniałem, że ten Good Knife, no tutaj troszkę tego procenta o 1 ma więcej w porównaniu oczywiście do Butterfly'a czy też White Lotusa. Zobaczmy, kolejne otwarcie, no niestety tutaj puściutko, ale czy puściutko będzie tutaj w pozostałych skrzynkach również? Mam nadzieję, że nie, no ale mam nadzieję, że też mój przeciwnik nie zdobędzie tego Good Knife'a, jeżeli już faktycznie jakiś poleci. Trzy skrzynki do końca nam zostały, więc zobaczmy, tutaj otwarcie puste, no i zobaczmy, jeszcze dwa otwarcia, skrzynki z Good Knife'em, kolejne pusto, no i zobaczmy, ostatnia, no tutaj nie wierzę, no stary, zobacz, tyle skrzynek i nie poleciał żaden nóż, ale zobaczmy teraz Luxuriosa na buście, no mamy glowsy, to chyba nam to uratuje jakkolwiek tą tutaj stratę większą na tej bitwie, no dobra, no straciliśmy, no jestem tego świadom, tutaj są fajne skiny do trafienia, bo jest m.in. Butterfly z 10 koła, tak, na który oczywiście po wrzuceniu trybu Jester jest taki sam procent jak na inne skiny, czyli 3,57. Zobacz, pierwsze otwarcie, tryb oczywiście normalny i zaczynamy z Bowie Knife'em, bardzo ładne zaczęcie, 2000 zł. O to chodzi, to mi się podoba, zobaczmy jak będzie dalej. Również tutaj kosa spada dla nas, więc bardzo sympatycznie. No jeszcze coś by się przydało, żeby tutaj spadło, żeby no ta bitwa była chociaż na zero. No ten Good Knife, okej, okay, no da mi to 0,5 tysięcy, nawet da mi fajny profit. Czas teraz na chyba moją ulubioną skrzynkę aktualnie na trybie Jester, czyli no właśnie, skrzynka eventowa, która normalnie kosztuje chyba z 20 zł. I patrz, no to jest właśnie ta skrzynka, no po raz kolejny, kolejny odcinek stary, ta skrzynka mnie nie zawodzi, ale tak, żeby dwa talony Tiger pod rząd stary sypnęło, to jeszcze stary, nie widziałem czegoś takiego. No i jeszcze te rękawice, no zobacz, mamy piękny setup, no tylko po co mi dwa talony, tak, no
Kroxy da jeden talon, no po co ci dwa? No mamy Kałacha, Wasteland Traibel jeszcze tutaj, więc fajny setupik nam się tutaj wykreował. No Wasteland Traibel Gloczek, tutaj również Kałasz, no i piękny tutaj oczywiście rękawice i nasz talon Knife Tiger, to tak? No 9 koła ponad z tej bitwy wyciągnęliśmy, 12700. No 12800 prawie udało nam się uzbierać. Przypominam, że zaczynałem z totalnym zerem. To wszystko jest z tych tokenów, które zdobywam oczywiście tak naprawdę na boku gdzieś te bitwy grając, więc no można uznać, że to w sumie odebrałem sobie za darmo, nie? Więc zobaczmy sobie teraz może skrzynki ametyst. No jak próbować? Próbować, tak? Zobaczmy. 8 takich skrzynek. Czy uda mi się ten majątek pomnożyć jeszcze bardziej? Jak nie, no to będzie mi trochę przykro, ale chyba sobie te 6 koła zostawię, więc ostatnia bitwa w sumie na dzisiejszym filmie. Zobaczmy, jak się zaprezentuje. Pierwsze otwarcie Falchion do Shadow Dodgerów. No jest to niestety 400 straty. Zobaczmy otwarcie kolejne. No i M9 dla Isamu. Classic, stary, classic. 3700. No dobrze, że to nie jest faktor new, tak? Czy tam jakieś minimalar, bo to byłoby wtedy troszkę więcej, tak? Na 3700 wydaje mi się, że jest to jeszcze do nadrobienia. Wystarczą, no nie, no ale no, na pewno nie tak. Jak tutaj przeciwnik będzie takie skiny dropił. No chyba, że tutaj może jakiś Butterfly. O! Ej, patrz, wykrakałem, stary. Przecież chciałem powiedzieć Butterfly, jakiś tutaj może szafir, tak? Ale okej, no mamy ultrafiolet Butterfly. Jest to strata w tym momencie 800 zł, więc no jest to jak najbardziej do nadrobienia. Zobaczmy, to jest strata tylko stówki. Ostatnia skrzynia zadecyduje i szczerze nie mam pojęcia. No niestety tutaj musimy uznać wyższość mojego przeciwnika. Finalnie o 500 tutaj mnie opierdzieli, więc dziękuję serdecznie za oglądanie. Widzimy się w następnym filmie. Siema!